Mogę przenieść ciało na F? Ty, ja to muszę zrobić. To trzeba zrobić, to tak każe obyczaj. Stefan zawsze chciał nauczyć się latać. Jej! Ragdole są przecudowne. O kurwa, Yogi mnie goni! A kurwa, Yogi mnie goni! Yogi, zostaw mnie! Yogi, zostaw mnie! Yogi, zostaw mnie! Misiu! Misiu, zostaw mnie! Misiu, zostaw mnie! Nie chcę być grzeczny! Zostaw mnie, Yogi! Yogi, zostaw mnie! No co, drzesz ryja? Nie sięgniesz do mnie! Kuski! 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 Siemanko wszystkim, witajcie, ja jestem Jacob, a to jest gra Far Cry 4. Druga gra zaraz po serii Doom Eternal, którą za niedługo, moi drodzy, kończymy, ale do tego później. Moi drodzy, jest to gra, która wygrała na mojej ankiecie na serwerze z siedziba Slayer of Jacoba, link jest w opisie, by the way. Zapraszam bardzo serdecznie. I moi drodzy, i wybraliście Far Cry'a, co ja mam więcej do powiedzenia? Zacznę może od tego, że z serią Far Cry jestem bardzo, że tak powiem, zakochany, bo jest to seria bardzo dobrych gier. No dobra, może z wyjątkiem dwójki, jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze części, ale tak. Far Cry'a jedynkę z 2004 roku mam ograną. Dwójkę mam tak sobie ograną, ale ona była chujowa i raczej nie polecam w nią grać. Trójeczka była zajebista. O ja pierdzielę, jedna z moich ulubionych gier. I ponoć czwórka jest bardzo skonstruowana na bazie tego, czym stała trójka. Trzecia część konkretnie. Ale moi drodzy, nieważne. Jest to seria po prostu piaskownic od studia Ubisoft. Jest to generalnie ta formuła, która została przeszczepiona z Assassin's Creed'a i bardzo całkiem się udała, jeśli chodzi o przeszczepienie tej formuły na Far Cry'a, właśnie trójkę, w tym przypadku czwórkę. Moi drodzy, miałem okazję grać w piątkę, aczkolwiek nie grałem w Primala i nie grałem w New Dawn, bo ponieważ New Dawn słyszałem, że jest bardzo not so much, ale właśnie nadarzyła się okazja, bo nigdy nie nadrobiałem czwórki i to jest właśnie ta idealna okazja, żeby w końcu sobie ją nadrobić, tym bardziej, że za niedługo, bodajże rok za rok, wychodzi Far Cry 6, więc a bodajże może nawet nie ten, chyba nawet w październiku, nawet chyba, albo tam w listopadzie, sam już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Dobra, moi drodzy, nieważne, zanim generalnie rozpoczniemy rozgrywkę, pragnę zaznaczyć, że jeśli chodzi o ustawienia graficzne, nie chcę przewracać do myśli ustawień. Jeśli chodzi o ustawienia jakości, wszystko mam generalnie na ultra. Także no mówię, maksymalne ustawienia graficzne, stałe 60 klatek na sekundę, to taki gameplay u mnie zobaczycie. Pragnę tylko ogólne rzeczy zrobić. Język gry polski, czy mam napisy włączone? Język gry polski, poproszę. Nie rozumiem, dlaczego nie ten. Napisy też mam polskie, ale czy napisy mam włączone? Mam nadzieję, że tak. Dobra, nie przejmujemy się tym, moi drodzy. Jedziemy, nowa gra. I ja grałem w Far Cry'a 3 na poziomie najtrudniejszym. Czy tam Far Cry 3 bodajże miał chyba więcej poziomów trudności, z tego co pamiętam. Dlatego
I powiem tak, na łatwiejszych poziomach trudności Far Cry moim zdaniem nie zyski, nie był, nie zyski, nie zy, nie, nie był warty ogrywania, okej? Okay? Bo się nie umiem wysłowić. Gram na poziomie trudnym. I rozpocznij offline. Offline chyba rozpocznę, bo ja nie chcę, żeby coś tam mi wbijało. Chociaż nie, chyba na online chyba wchodzą, mam dostęp do jakichś misji multiplayerowych, coś w tym stylu? Dobra. Dam na offline, bo ja nie chcę robić tego samego błędu jak w, jak przy każdej serii, że gadam o grach jakichś. Ale ja, moi drodzy, w międzyczasie ja się wyłączam. O kurwa. Sorry, czekajcie. Wyłączyłem. Mr. Gale, this is Chad Peterson from the U.S. Embassy here in Patna. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, you'll need to bring with you the passport for the deceased. Hey. Passport. A naciul nam paszport, jak jesteśmy w Unii Europejskiej? A no, w sumie racja. To nie jest Unia Europejska, zapomniałem. Jakieś hajsy ma. Zostaw małpkę! Co ci małpka zrobiła? Biją małpy, a potem dzieją się, dziwią się, że jest planta małp. Okej, okay, coś się od Janie Pawla. Oho, partyzantka! Armia Krajowa! Najlepsza jest! A nie, sorry, to nie tak. To jednak nie Armia Krajowa. Kurwa, te. Najlepsze rozwiązanie to jest wtedy, no, ostrzeliwuje ci wojsko. Wychodzisz z autobusu. XD. No, nie przejedziemy przez dyktaturę, przez państwo. Tak się to nie kończy. Oho. Tego znam z okładek. I z trailerów. Czy będzie to was Montenegro? Nie wiem. Aczkolwiek byłbym zaskoczony, gdyby to był. I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound same? But it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! One fucking job, but you couldn't fucking do that! O kurwa. And I got blood on my fucking shells. Holy shit. At least there's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Get up, boy.
recognize those eyes anywhere. Uh-oh. I'm so sorry about this. This was supposed to be... To niezły przyjemniaczek. Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your plus one? Strong silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know. Oh, would you hold this? For just a moment, I want to. Długopisem. To nieźle. Under the camera. There we are. O kurwa, to jednak młodzi jesteśmy. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. Czy to jest ten utwór? O tak! The Clash! Już lubię tę grę! Jeśli soundtrack będzie taki rockowy, to ja biorę tę grę! Oh yeah! Oh yeah! Should I stay or should I go? Zajebioza. Moi drodzy, wow! Jestem pozytywnie zaskoczony. Give my congratulations to Ashley on your next visit home. I must say, Paul. A, czy to już chyba silnik gry? Bo widzę już 60 klatek. I expected more. Chains and wailing, but knowing. Jeśli ktoś się pytał, generalnie czytałem, że minusem jest to, że przerywników filmowych w tej grze nie da się pomijać. Well, go on, take the bloody bag off his head. Again, terribly sorry for what happened before. This ale pedał. Is more what I had in mind. To niezły. So, fresh start. Introductions. RJ Gale, our guest of honor. RJ Gale, super. Czy to jest nasz główny bohater? His name I still don't know. Mopisum. And I, of course, am Pagan Min. Chyba Pergamin. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. Nine. Znam cię tylko z trailerów i okładek, mordo. All I need cash. How much do you need? All of it. Thank you. Here we are. All right. This sort of smile. That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now your mother. Your mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. Ja pierdolę, jaki zjeb. Zsie prochy zmarłej osoby. I jest do tego opanowany. To jest ten bardziej spokojna wersja Basa, moim zdaniem. Chociaż nie, to nie jest was. Was był pojebany. Was to bym nie przywiązał do krzesła i bym nie oblał paliwem. Mother decided to flee to the United States with you on her hip. I couldn't help but blame myself. Then I realized it's not me. No. It was the fucking Golden Path. Uff. Those fucking terrorists, they ruin everything. Jak mu jebną w kręgowy, to ja nie wiem. To ała. Really, guys, we're not checking for these anymore. Ah, I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. You're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Jezus Maria. Cry for help. Nie no, dyktator idealny. Help. O Jezus Maria. Help. You mean it, boy. Help! Jezu. Ale dyktator taki, no widać, z krwi i kości. Ale taki ekscentryk. Mi się podoba. Find out what he knows. Fajnie będzie, jak się będzie można... Będzie przyjemnie mi się rozpierdalała jego ryj później, chyba na końcu gry.
Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Okay. I co, wchodzimy do gry? W tym momencie? Complex de Pleura. Okej. Okay. Wow, moi drodzy, czyli w tym momencie zaczynamy grę. Wow. Powiem tak, mam, jak już mówiłem, mam ustawienia ultra. Powiem szczerze. I powiem szczerze, że wow. Nie jest to po prostu gra. Nie jest to co prawda gra specjalnie, wiecie, młoda czy coś, ale naprawdę. Graficznie zajebiście, te godreje, te góry, no, no coś zajebistego. Jestem ogromnym fanem gór generalnie. To my tu mamy hajs. Hajs zebraliśmy. Więc tak, zanim generalnie przejdziemy dalej eksplorować, to pragnę powiedzieć, że internet powiedział mi do co do sekretnego zakończenia tej gry. W sensie, że jak poczekamy w tym miejscu, tak z 15 minut, to mamy alternatywne zakończenie. Ale szanujmy się. Ja tą grę kupiłem, żebyśmy razem mogli ponapierdalać w żołdaków i robić eksplozje i rozpierdalać czołgami innych skurwysynów, ale nie no dobra, nie oszukujmy się, w tej grze nie ma czołgów, ale naprawdę nie, można niezły rozpierdol robić w tej grze. Amunicja, broń krótka i dużo kasy. To prawda, mamy w tym momencie jakieś tam 26 tysięcy K czegoś. No, nie wiem, pewnie to jak w przełożeniu na polskie to jest jak 2 złote. Zatem możemy przeczytać. Dodatka Armii Królewskiej, nadajniki na dzwonnicach. Otrzymujemy informacje o sabotażu wymierzonym w nadajniki umieszczone na dzwonnicach na przedmieściach Banapuru. Na wszystkich dzwonnicach do odwołania rozmieszczeni zostaną strażnicy. Przesłanie naszego wielkiego przywódcy musi docierać do całego Kyratu. Niech światło Pagana oświeca nas wszystkim. Ministerstwo Spraw Publicznych i Harmonii Społecznej. Okej. Okay. Czyli innymi słowy, typowy kraj, w którym po prostu wpierdolił się dyktator i po prostu trzyma wszystkich w garści. A gdzieś na froncie majaczy rewolucja. Nie pracuj zbyt ciężko. Cześć, tatusiu. Mam nadzieję, że dobrze bawisz się w Dubaju. Mama mówiła, że robisz fuzję dwóch banków czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie pracujesz zbyt ciężko i znalazłeś trochę czasu na zwiedzanie. I może zakupy? W końcu mam urodziny. W końcu mam zaraz urodziny. Ashley, kocham cię, tatusiu. Super. Czy to jest jakaś córka pewnie jego, czy coś takiego? Wow. No to nieźle. No to zajebiście. Dobra. No to idziemy w takim razie. Tutaj chyba nie ma nic innego do zobaczenia. O kurwa. To nieźle. To nieźle go torturują. Wiecie, ja mogłem pójść generalnie dalej. Jestem ciekawy, co z nim zrobią, więc no. Czyli złoty szlak, czyli jakiś pewnie ruch oporu, bo w poprzedniej części był tak zwany, jak się nazywał ta organizacja, ten ruch oporu cały na wyspie Róg, w poprzedniej części. Wojownicy Rakijat, o dokładnie, czyli tu, w poprzedniej części byli w okolicy wojownicy Rakijat, chyba mamy tutaj złoty szlak, dobra. Jestem, chciałbym popatrzeć, jak tutaj oni rozmawiają o czym. Może pominę jakiś ważny element fabuły, ale ja ruszam dalej. O kurwa. Ojigale. My name is Saban. I'm with the Golden Path. Golden Path? We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. No, I will call you. Darpan would understand. Now stay close. Yeah. How are the girls? O kurwa. Shit, they know we're here. The door! Quickly! O cholera! No to zaczyna się akcja. Andrzej, when these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Yeah. Dobra. Będzie zapierdalanie do auta. Czemu chyba nie będzie strzelania póki co. O fuck! To nieźle napierdalają. Dobra, panie kapitanie. Napierdalać! Dobra, lecim. Na shift się biega. Znaczy, że domyśliłem. O kurwa, o kurwa.
O kurwa, co się dzieje? Biegnij, biegaj, 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 biegaj. Ała! Ała, 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 ała. Dobra, dobra. Na E. Dobra, dobra, super, ogarnąłem. Okej, okay. Trzymaj kontrol. What fuck? Co to za hefalump? Ja pierdolę, co się dzieje? What the fuck? O, mogę się wychylać, tak, fajnie. Oho, oho, o tak. O, jedziemy. Ło, mam Uzi. Ale rozpierdol. O, yeah. Woo. Ale zabawa. Mogę się lecieć na kontrol. Łota. Jezu, ale te animacje leczenia. Zawsze na Far Cry one były brutalne. Dobra, ło, napierdoloć. Jedziemy. Dobra, jak się mogę wychylić? Dobra, lecimy się, bo zaraz padnę. Skoro gra mi daje taką możliwość. O kurwa. Okej, okay, rozpierdoloni. Rozpierdoloni, what the fuck. Rozpierdoloni maloni, ha 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 ha. O kurwa. O kurwa. Wow, ale jebło. A, czy to było skryptowane, dobra. What the fuck just happened. To nieźle. To nieźle. Pierwsze minuty gry. Już zabijamy. A główny bohater. Nie. Ale dobra, to Far Cry. Ta seria nie stoi fabułą. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Okay, moi drodzy. No to w takim razie jedziemy. Dotrzyj do dzwonnicy. Dobra. Dobra, co my tu mamy? Podstawy działań dyskretnych. Wskaźnik wykrycia zapełnia się, gdy wrogowie cię zauważą. Gdy jest pełny i miga, zostałeś wykryty. Naciśnij T, aby rzucić kamień i odwrócić uwagę przeciwników. Dobra, czyli to znamy z poprzedniego Far Cry'a. Wiemy, jak działać dyskretnie i jak po cichu. Okej, okay, kurwa. Okej, okay, czyli tam jest trzech. Czyli tam jest trzech typów, rozumiem, tak? Mogę kamieniem i kamieniem na T mogę ich... O kurwa, nie chcę, żeby mnie widzieli. Dobra. Dobra. Spróbujmy do nich podejść. Wow! O kurwa! O, mam automat Kałasznikow 74! O fuck! Dobra. O fuck! O, dobra, nie mam ammo. Aaaa! Fuck! To zajebista pierwsza akcja, po cichu, powiem szczerze. Dobrze, żeby nie zauważył. O, fuck. Dobra, mam go. Uff. O, fuck, ktoś mnie usłyszał pewnie. Niech zgadnę. Pewnie inni. Ale dobra. Okej, okay, czyli możemy, czyli tak samo jak w Far Cry'u, jeśli na przykład nie mamy apteczek, to możemy leczyć się tak domyślnie. Dobra, weźmy, przeszukajmy sobie to ciało jeszcze, bo to widzę, że mam opcję przeszukania. To już jest znane z tej serii. Przeładujmy sobie spluwę, aczkolwiek wiele ammo nie mamy i musimy uważać. Ja tu generalnie nie umiem grać po cichu, naprawdę. Nie umiem się skradać generalnie. Pozdrawiam widzów, którzy oglądają serię The Evil Within i przynajmniej tych, którzy obejrzeli serię z pierwszych trzech odcinków z Dishonored. I tutaj mamy kolejnego typa. Dobra. Hej! Mogę? Dobra. Dałem radę. Okej, okay, przeszukajmy sobie go. Mogę przenieść ciało na F? Ty, ja to muszę zrobić. Dajcie mi to ciało. Zajebiście, dziękuję. Ja to muszę zrobić, ta skała nie po to tu jest. Ja muszę to zrobić. To trzeba zrobić, to tak każe obyczaj. Stefan zawsze
chciał nauczyć się latać. Jej! Ragdole są przecudowne. Okej, okay. wow, tam przynajmniej dwóch typów. A, na X zmieniam broń, dobra, dobrze wiedzieć. Możesz pływać pod wodą, i aby ukryć się przed wrogami i nie dać się wykryć. Dobra, na luzaku, okej. Ej, model strzelania i wszystko prawie takie same jak z poprzedniego Far Cry'a, powiem szczerze. Że zbytnio różnicy tutaj dla mnie nie widać. O kurwa! Usłyszeli mnie, o kurwa, nie tu, ale fajnie on spluwał nosi, kiedy jakiś obiekt przed nim. Spoko, ale gra wygląda przecudnie. Nawet jak na tytuł, który wyszedł na PS4 i PS3. Także jestem jak najbardziej miło zaskoczony. Bo graficznie nie jest jakoś idealnie, ale stylistyka i tak dalej. Bardzo ten, czy mogę? Chwila. Czy będę tym mądry i to zrobię? Czekaj. Ale pięknie! Ale mi się udało zajebiście, patrzcie. Patrzcie. Double headshoty. Wy takie grać nie umiecie. Uczył mnie sam pasik grający w CS-a. No dobra, może nie pasik, niekoniecznie. Ja z CS-a już dawno nie gram. Aczkolwiek moja przyjaciółka Nadia zachęciła mnie do Valoranta. Przegrałem kilka godzin i mi tak średnio pasuje, powiem szczerze. Nie jestem zbytnio fanem aż takich, wiecie, CS-owych gier. Dobra, dotrzy do dzwonnicy. Czyli tam mi pokazuje główny cel, rozumiem, tak? Dobra, w takim razie. Przynęta. Aby zdobyć przynętę, przytrzymaj E w celu oskurowania dowolnego zwierzęcia. Otwórz menu broni, przytrzymając 1, 2, 3 lub 4 lub Q i wybierz przynętę za pomocą myszki. Rzuć przynętę za pomocą. Dobra, to już znamy z poprzedniego Far Cry'a, także. Czyli oskurowywanie zwierząt. Generalnie to. Jeśli generalnie ktoś jest zaznajomiony z serią Far Cry, to pewnie wie, że jest taki dziwny system craftingu, który jakby to powiedzieć, sprawia, że jeśli chcemy nosić więcej ammo, to musimy wytworzyć większą torbę z tego i z tego zwierzęcia. No dobra, w takim razie na jedynkę wybieramy, albo na dowolny przycisk, wybieramy przynętę i chyba na kółko myszy. Tak, domyśliłem się. Jogi! Co tu robi Jogi? O kurwa! Widzą mnie! O fuck! Ale jestem debil! Headshot! Dobra, leży. O kurwa, Jogi mnie goni! A kurwa, Jogi mnie goni! Ahaha! Jogi, zostaw mnie! Jogi, zostaw mnie! Jogi, zostaw mnie! Misiu! Misiu, zostaw mnie! Misiu, zostaw mnie! Nie chcę być grzeczny! Zostaw mnie, Jogi! Jogi, zostaw mnie! No co drzesz, ryja? Nie sięgniesz do mnie! Patrz, kurwa! Jogi sobie przejdzie, a ja sobie po prostu popatrz, Jogi. Zobacz. Ja nie będę tutaj ci przeszkadzał niczym. Ogarnę sobie tylko tego. My sobie tylko ogarnę te ciała z wrogów i nie będziemy się lać, dobra, Jogi? Misio Jogi. Ajajaj. Jogi nie! Nie! Jogi, zostaw mnie! Jogi, zostaw mnie! Jogi, zostaw mnie! Zostaw mnie, Jogi! Kurwa, zostaw mnie! On do mnie przyjdzie, prawda? Powiedz, że nie przyjdziesz. No dziękuję. Dzięki, spierdziela Jogi, ale jak ja teraz przejdę? On siedzi tam, ja tutaj nie jestem w stanie. Pod żadnym względem nie jestem w stanie przejść. Dobra, może przejdę tak naokoło. Używając wody. I ewentualnie są spierdole. Tam jest jakiś diamencik. A może tam pójdę? Bo tam pewnie jest bodajże. Tak, wiedziałem, jest skrzynka. Jest skrzynka. Oj, mogę rewolwer sobie tam, ale. Mogę sobie. Broń co mogę wziąć, ale ja wolę mojego kałacha. Wolę mojego automata Kałasznikow 47. Dobra, Jogi, czy ty tam jesteś? Proszę powiedzieć, że nie.
Dobra, Yogi, patrz. Patrz. Biorę tylko sobie Syryjego lód. I spierdalam. Nara, Yogi. Niech, ja nie chcę się z tobą generalnie tutaj, wiesz, konkurować. O kurwa. Użyję ataków wręcz, czyli na F. Dobra, czyli na F jebiemy nożem. O! Kamizelka kuloodporna. Co tu jeszcze mamy? Noży do rzucania. Uuu, to super. To będę z tego korzystał generalnie. Okej, okay, przymioty do rzucania wybieramy na jedynkę. Okej, okay, czyli standardowo. Okej, okay, mamy ammo. Zajebiście. O! Mamy więcej ammo. No generalnie tutaj no, będzie mniej, nieco mniej amunicji, tutaj szczerze mówiąc. Aparat. Naciśnij Y, aby wyjąć lub schować swój aparat fotograficzny. Wyceluj myszką i przybliż widok wrogów za pomocą ten. A, czyli aparat będzie oznaczać wrogów, śledzić ich pozycję nawet przed ściany. O! Czyli to co z Far Cry'a 3. Standardowo. To co było w trójce. Dobra, w takim razie chyba... Chyba są wszyscy wrogowie, aczkolwiek nie jestem tego kurwa pewien. Tam jest jakiś, nie wiem, gepard czy cokolwiek. Tak, jakieś dzikie zwierzę. Mogę się wspiąć. Eliminacja. Dobra, wiecie co zrobię? Bo generalnie w Far Cry'u, głównie trójce, jeśli się nie schowało ciała, to potem przeciwnicy mogli to zobaczyć i wtedy byliby, wiecie, i byliby wtedy bardziej, jakby to powiedzieć, no, nastawieni na szukanie mnie, że tak powiem. O, tam jest jeden typo, bo tam generalnie nie, od tej strony nie podejdę. Aczkolwiek wiem, czym się zakończy zaraz, czym się moje działanie dyskretne zaraz zakończą. Zakończą, nie zakończą. Rozpierdolem i krwią. Może przejdę tak, no, kurwa. O fuck, mordo, nie widzisz mnie. O fuck, zostaw mnie. Kurwa. Ja bym generalnie już wyszedł z klęczenia, że tak powiem, i zacząłbym uciekać, to wtedy oni by mnie już zauważyli i wtedy byłoby już po akcji. O fuck, dobra. Jak oni mnie nie zauważyli, to tego ja nie wiem. Wiem, że oni mnie nie słyszą przez ten. Wiem, że oni mnie w krzakach nie widzą, ale... XD! No, aima to ja nie mam za chuj. No, na spokojnie. Okej, okay, tak mi się wespnijmy. Może tamci z góry mnie nie zauważą, byłoby miło. Na spokojnie, może mnie zauważą. Dziękuję. Dobra. O skurwesyn. O nie, oni poszli tam. Mam nadzieję, że... Kurwa! Wow! Ale ejsik. Ale zajebisty ejsik. Jestem dumny z tego ejsa. Wow! Porobiłem niczym nie wiem, niczym ferdek emeryturę babki. No, dobra, wspinajmy się, lećmy w górę. A! O kurwa! Jakie Rambo! Pojebane! Mam już 3 medkity w razie czego, także super. Dobra, lećmy sobie w górę, zobaczymy co nas dalej czeka. Ale chyba już mamy jeszcze trochę drogi przed nami. Lećmy w tą stronę. O! Dowiedział się, że uciekniemy. Excellent listener. Look, no hard
feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Or was it his family we killed? Regardless, next time I can promise you a better spread. As for last time, Kuski! 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 Dobra, o kurwa. Lawina. Mogę zabić kuskę? Zabiłem kuskę. Płaczcie, wegetarianie. Oto gra, która dostawała negatywne oceny tylko dlatego, że wegetarianie nie lubią zabijać zwierząt. Dobra, lecimy tędy. Trochę niebezpiecznie tutaj, powiem szczerze. Po tym drzewie też szczególnie, ale tak Henryk, no. Na speedruna da się. Dobra. Oho, ktoś tu po nas przyszedł. Oh yeah! Daj mi rope'a! Daj mi czyjeś jelito! Co? Mam nadzieję, że to jest lina, a nie jelito czyjeś. Dobra. Wejście na tym, na lewy. It's an honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Sabal is waiting for you near the tower. Oh yeah. Dobra, dzięki laska. Lecimy tutaj w górę. O kurwa, jakie widoki! Wow. Dobra, tam się chyba tekstury nie doczytały. Ale nie, wow. O te widoki tutaj. Coś pięknego, naprawdę. Wow. Ale jestem zachwycony. Naprawdę. Chciałbym kiedyś pojechać w te Himalaje, naprawdę, bo to jednak miejsce warte zwiedzenia. Okej, bieramy. Ajay, you made it. Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? Okej, co my tu mamy? Przytrzymaj aby zebrać amunicję. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Kira, especially for the Golden Bar. Are those army guys still looking for me? Pagan men will stop at nothing. Jezus Maria, ile ammo dostałem? Some of Pagan's men managed to track us. Harpuny, co tu się dzieje? Karabin snajperski. Jezus Maria. Dobra. Okej. Czyli będzie napierdalanie. Ale recoil jest dziwny w tym kałachu. Ała, 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 ała. Ała, 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 ała. Dajcie mi przeładować. Przeładować. Dobra. Dobra. No kurwa, na jednego typa zmarnować cały magazynek, to się nazywa coś. Ja rozumiem, że gram na hardzie, ale... Come on. O! Skuter śnieżny! Łopanie! Dobra, chwila. Ja tu mogę rzucać przecież granaty i tak dalej. Okej, chyba jeszcze nie... Chyba jeszcze nie mam tej umiejętności, żeby przeładowywać w biegu, coś mi się wydaje. Ała! Dostaję w ryj! Jeszcze trochę. Ile ich jeszcze? Dobrze, leży. Dobra. What the fuck? Co się dzieje? Nie ogarniam, już nie mam ammo. Ała! Avalanche! Take cover! O kurwa. Ajay! Avalanche! No dobra, uciekam! Uciekamy przed lawiną. O kurwa, chyba nie zdążyłem. Ale to chyba było oskryptowane, coś mi się wydaje. Chyba. Miejmy taką nadzieję. You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right? Prolog ukończono. Wow! Bo już, ale ja już nie mogę się doczekać.
Już totalnie otwarty, już pełnego świata. Pełnego otwartego świata i napierdalania w końcu, bo jednak za tym ta seria stoi. How did you know to find me? He saw Bacon's chopper nearby. He's never down this far south and I wanted to know why. Lucky for you, we were in the area when we got Darpan's text. Well, we're here. Welcome to Banapur. Home of the Golden Path. Who's this? Where's Darpan? He didn't make it. This is Ajay Gale. Mohan's son. Ale laska. Let me understand. Darpan's ale wolę młodszą. O nie, powiedziałem to prawda. And you brought me this. I'm not involved in whatever this is. I'm just looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war. We don't have time for tourists. What was I supposed to do? Just leave him there? I'm sorry, brother. Amita's a little touchy. I'll talk to her. As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple or shrine. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you there, not yet. Go and clear your head. Come find me when you're ready. Okay. Okej, okay, moi drodzy. Wow! Wow! Jest fajnie! Jest fajnie, jest klimatycznie i jest zajebiście, ale moi drodzy, na tym generalnie w dzisiejszym odcinku skończymy. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia w następnych filmach. Zostawcie lajka, subskrypcję i co to tam komentarz. I widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Dobry wieczór. Elo.